Jutro gramy mecz z Polonią Bytom, mecz niezwykle istotny, z naszego punktu widzenia również z uwagi na Polonię Bytom, ale inne zespoły. Chcemy zagrać przede wszystkim skutecznie i w ostatnich dwóch meczach u siebie nie zdobyliśmy bramki, co spowodowało, że tych meczów nie wygraliśmy. Bardzo tego żałujemy, ale tego nie możemy już zmienić. Możemy zmienić tylko naszą przyszłość, na tym się koncentrujemy. Mam nadzieję, że zagramy przede wszystkim skutecznie, że zdobędziemy bramkę bądź bramki, które dadzą nam zwycięstwo i w miarę pogodne i wesołe święta. Wszystko zależy od nas. Jesteśmy dobrze przygotowani do tego spotkania. Kto zagra, oczywiście dowiedzą się zawodnicy przed meczem. Jest z kogo wybierać i z czego wybierać. Polonia jest zapewne zespołem niedocenianym. Przypominam, że Polonia przegrała pechowo w Gdańsku z Lechią po rzucie karnym. Zdobyła 3 bramki na wyjeździe w Kielcach. Potrafiła grać jak równy z równym z Wisłą Kraków i była bardzo blisko zwycięstwa. Wygrała na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Na pewno jest to zespół, który potrafi zdobywać bramki i potrafi tych bramek zdobywać wiele na wyjazdach. Ma swoje atuty zespół Polonii, tak jak każdy, ale przede wszystkim ma na pewno dobrego ducha w zespole, bo wszyscy wiemy, że Polonia przez wszystkich co sezon jest skazywana na niebyt, a zawsze udaje jej się spokojnie utrzymywać. W tym sezonie również ma na to duże szanse, żeby się utrzymać. Na pewno jest to zespół bez wielkich nazwisk, ale ten duch zespołu jest bardzo widoczny na boisku i każdy, kto gra przeciwko Polonii, ma duży problem, żeby z nimi wygrać. Wiadomo, jak to jest ważny mecz dla nas, mecz tak zwany o 6 punktów, gdzie po zwycięstwie oddalamy się i od Krakowi, bo wiadomo, że wczoraj zremisowała i od Bytomia bezpośrednio, tak więc no myślę, że jak tutaj trener powiedział, sytuacje były w poprzednich meczach, po prostu musimy poprawić skuteczność i wygrać ten mecz. To znaczy analizy mamy zawsze, każdego przeciwnika mamy bardzo dobrze rozpracowanego. Ja powiem tak, zawsze mówię, ja koncentruję się na każdej piłce, bo czy to będzie Barczyk, czy napastnik, nie wiem, Wojsik, podstawek, nie ma dla mnie znaczenia, ja po prostu muszę tą piłkę obronić i na tym się koncentruję. Mamy kilka rozwiązań. W ostatnim meczu, gdy Benowi przydarzyła się ta przykra kontuzja, zagrał Adrian Budka. Adrian również był przygotowywany do tej pozycji w niektórych grach kontrolnych. Najbliżej na dziś jest Adrian Budka tej pozycji, chociaż też wiemy, że mogą grać inni zawodnicy, jak chociażby Łukasz Broś na tej pozycji. Zastanawiamy się jeszcze, ale myślę, że zagra Adrian. Nakuma był bardzo długo kontuzjowany, przeszedł bardzo skomplikowany zabieg operacyjny. Dotychczas rozegrał 2 mecze i to jeden w pełnym wymiarze czasowym, drugi nie. My nie zwlekamy, my staramy się mądrze wprowadzać tego zawodnika. Wiemy, że jest to dobry piłkarz, ale wiemy też, że nie trenował z drużyną, nie był na żadnym zgrupowaniu i nie zagrał żadnego sparingu. W tym czasie inni zawodnicy ciężko pracowali, uważałem, że są w lepszej formie od niego. Ta forma z każdym dniem jest coraz lepsza, a Nakuma jest bardzo blisko meczowej 18. Czy zagra? Zobaczymy, jest bardzo blisko tego. No na pewno Sernik chciał strzelić bramkę. Wszyscy wiedzą, że zablokował się na od 7 kolejek. Tak więc takie gadanie na pewno też mu nie pomaga, gdzie każdy do niego podchodzi, dobija, jak ty nie mogłeś strzelić. Na pewno on chce tą bramkę strzelić. Po prostu czasami tak jest, jak nie idzie, to nie idzie. Sernik na dzień dzisiejszy się zaciął i po prostu potrzebuje bramki na odblokowanie. Myślę, że odpowiedź poznaliśmy wczoraj we Wrocławiu, gdzie Śląsk nie był w stanie wygrać z Widzewem z dolnej 6 w tabeli, gdzie Śląsk nie był w stanie wygrać z Koroną Kielce, która nie wygrała od 10 spotkań, a był w stanie wygrać z Wisłą, która wiele spotkań nie przegrała. Ja myślę, że to idealnie pasuje też do Widzewa, że zespołami, które grają otwarty futbol, przyjeżdżają wygrywać, chcą wygrywać na wyjeździe. Widzewowi się gra łatwiej. Tak było jesienią, gdzie mnie tu nie było, jeszcze było ze Śląskiem czy z Jagiellonią. Te wszystkie mecze, które Widzew gra z zespołami, które w pewnym sensie zadawala przed meczem 7 punktów, gra się Widzewowi trudno. To nie znaczy, że te zespoły są słabe. Po prostu większą uwagę skupiają na grze w defensywie, a my mamy problem, tak jak każdy inny zespół. Tak jak Śląsk miał problem z Widzewem, z Koroną i z innymi zespołami, które skutecznie się broniły. Tak wczoraj, będąc zespołem zdecydowanie mniej utrzymującym się przy piłce, wygrał. Mam nadzieję, że w przypadku Widzewa przyjdzie taki moment, że my te trudne spotkania będziemy wygrywać, ale na to potrzeba przede wszystkim skuteczności, bo i w meczu z Arką, i w meczu z Ruchem nie zabrakło sytuacji, zabrakło skuteczności. Mało jest zespołów w Polsce na dzień dzisiejszy, które stwarzało sobie tyle sytuacji w ostatnich meczach i nie wygrywało meczów. Niestety tym zespołem jest Widzew. No tutaj mogę tylko potwierdzić słowa trenera drużyny, które tutaj przyjeżdżają z tych dalnych rejonów tabeli właśnie. Są nastawione defensywnie i grają typowo z kontry i na dzień dzisiejszy mają, wywieźli stąd punkt i są z tego zadowoleni. Przyjeżdżają, punkt ich zadowala i problem jest taki, że po prostu jak my strzelimy bramkę, na pewno nam się będzie lepiej grało i wówczas na pewno będzie dobre widowisko. To jest sytuacja komiczna i tragiczna zarazem, bo uważam, że moje miejsce powinno być przy drużynie w tych trudnych meczach. Mówiłem o tym już tydzień temu. Wczoraj dostałem uzasadnienie swojego wykroczenia. Uważam, że to nie daje podstaw do takiej kary, jaka mnie spotkała. Uważam, że problemem nas, trenerów, jest to, że my również ulegamy emocjom. Często jest tak, że sędziowie swoimi złymi decyzjami, błędnymi decyzjami, co potwierdza później komisja, rozpatrując odwoływanie przy kartkach, doprowadzają do tych nieuzasadnionych emocji zarówno trenerów, jak i zawodników. Oni z tego tytułu nie ponoszą konsekwencji, nikt ich nie karze, w nagrodę sędziują kolejne mecze i myślę, że w przypadku podejmowania różnych decyzji, to w stosunku do trenerów i do zawodników muszą mieć na uwadze też swoje zachowanie i swoje błędne decyzje, bo rzadko się zdarza, że sędzia jest odsuwany, kaja się czy karany finansowo. Natomiast bardzo często karze się trenerów czy zawodników za niestosowne odzywki czy zachowanie, tylko trzeba zastanowić się, kto do tego wszystkiego zaprowadził. Ale to już jak gdyby temat na przyszłość. Też ludzie, którzy chcą robić dobry produkt, myślę tu o Ekstraklasie, muszę wziąć to pod uwagę, że piłka nożna to jest gra na emocjach, gra o przetrwanie dla zawodników, trenerów, ale też dla sędziów. Oczywiście nie chciałbym do tego wracać. To jest przykra sytuacja dla mnie. Ja na nim nie zasłużyłem. Uważam, że w tym trudnym momencie, gdzie gramy 2 mecze o utrzymanie, waży się przyszłość drużyny, przyszłość klubu i przyszłość moja. Muszę mecz oglądać nie z tego miejsca, z którego powinienem, nie zasługując na to. Tylko tyle mogę powiedzieć.